Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki i zapraszam Państwa na miesięczną prognozę z kart Tarota na miesiąc kwiecień 2019 roku. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym z Państwa może rezonować, dlatego zachęcam, aby sprawdzić swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak można sobie obliczyć, jest w opisie tego filmu. I później, jak sobie już znajdziecie swój znak ascendentalny, odsłuchajcie sobie filmik i może tam znajdziecie więcej informacji dotyczących miesiąca kwietnia, które będą bardziej sprawdzały się i rezonowały z Waszą sytuacją życiową. A tymczasem zapraszam Was już na czytanie. Karty jak zwykle mam potasowane, teraz je tylko przełożę i już patrzymy, co tam u naszych raczków w kwietniu ciekawego się zadzieje. Wasza energia, z którą wchodzicie w miesiąc kwiecień. Król Mieczy. Co pomaga bądź przeszkadza? Siedem denarów. Wasze działania, Wasze podejmowane decyzje, kroki. Rycerz Mieczy. Co odchodzi do przeszłości? Osiem mieczy. Ale dużo tych mieczy, kochani. Co będziecie planować? O czym myśleć? Co analizować? Dwa miecze. Kurczę, raczki, co tam się dzieje? Jakaś trudna decyzja urzędowa tutaj przed Wami. Na coś czekacie? Na jakieś pismo? Na jakąś decyzję? Moje kochane, co tam się dzieje? Najbliższa przyszłość, połowa miesiąca. Dziewięć denarów, bardzo ładnie. Ojej, już mi się cieszy serce, jak to widzę, bo znaczy, że czekaliście i się doczekacie. Dobrze, Wasze czynniki wewnętrzne, Wasze odczucia, Wasze ja. Siedem buław. Walczycie o coś, ale Wy walczycie. Otoczenie, współpracownicy, rodzina, przyjaciele, siła, moc. Ok. Obawy lub nadzieje. Rycerz denarów, tak, czyli jakieś pieniądze. Coś Wam się należy i czekacie. No, no rycerz to długo idzie, moi kochani, ale dojdzie. Koniec miesiąca. Siedem mieczy. Ojej. Ojej, ojej, ojej. Chyba od razu tutaj podopowiadam karty. W tle mamy pazia mieczy. Ojej. No ty wiecie co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kart mieczy. No nie miałam jeszcze takiego czytania, powiem Wam szczerze. Sześć kart mieczy i trzy karty denarów. Ewidentnie chodzi o pieniądze. Ewidentnie chodzi o pieniądze. Na koniec miesiąca nie dajcie się oszukać, nie dajcie się okraść. Że tak powiem, no bądźcie osobami cwanymi. Kochani, od razu muszę podokładać karty. Zrobię wyjątek, nigdy tak nie robiłam jeszcze, ale tu jest chaos w tych kartach. Król Mieczy, o co chodzi z Królem Mieczy? Rycerz Kielichów. Dobrze, czyli dobre wiadomości urzędowe, już mam jakiś kierunek, super. Rycerz Mieczy, to jest Wasze działanie, czyli szybko będziecie działać. W jakim kierunku? Znowu siedem buław się, czyli bronicie swoich racji, bronicie swojej pozycji, tak? Czyli bronicie jakiejś swojej sprawy, bardzo ładnie. Ósemka Mieczy, o co tutaj chodziło z tą ósemką Mieczy? Znowu paź mieczy. To, co jest w tle. Jakieś plotki, jakieś nowe informacje. Wy nie wiedzieliście, co zrobić. Byliście w pułapce. Jakoś źle postrzegaliście, ocenialiście rzeczywistość. Oczy zasłonięte, czyli nie wiecie, co robić. Stoicie w bezruchu. Ktoś Was tu unieruchomił i jakieś informacje, jakieś plotki, jakieś intrygi być może, bo paź mieczy to też taki plotkarz, taki intrygant, tak?
Dwa miecze, wy już w ogóle macie blokadę w umyśle, nie wiecie co na ten temat myśleć, nie wiecie co robić. Paść kielichów, czyli rozemocjonowanie. Może dziecko, może dotyczy to dziecka, może jakichś nowych spraw uczuciowych, ale bardziej mi to wygląda na rozemocjonowanie. Jesteście bardzo tacy przewrażliwieni, bo nie wiecie co macie robić. Jeszcze dopytam, a karta gwiazdy? Jakieś wasze marzenia tutaj, jakieś plany, nie wiecie co dalej zrobić, to utknęło. Dobrze, 7 buław. Czego wy tak bronicie? No bronicie siebie, bronicie swojej sytuacji, bronicie swojego szczęścia. Ten rycerz denarów, to jest osoba, czy to jest sytuacja? Nowy początek, coś nowego, czyli myślę, że tu chodzi o pieniądze albo nową pracę. No i najważniej ta szata siódemka mieczy, cholera. Nie lubię tej karty. Cesarz, czyli albo jakiś urząd, albo jakaś władza. Nie oszukajcie cesarza, bo wam się to czkawką odbije. Albo ktoś będzie chciał was oszukać spod znaku barana. Znowu dwójka. Znowu bierność. Znowu zastanawianie się, co zrobić dalej. Jeszcze dociągnę. Jeszcze. Wyjaśnij mi więcej, Tarocie. Co tu się dzieje? Rydwan. Ogólny sukces i załatwienie jakichś spraw. Ruch. Musicie obronić siebie, musicie sprawy wziąć w swoje ręce. Może jakiś wyjazd, może coś. Dobra, kochani, już nie dobieram. Wyjaśniamy po kolei karty. Wow. Jesteście w energii króla mieczy. Będziecie się w tym miesiącu kierować chłodną analizą, ale będziecie bardzo, że tak powiem, mądrzy, kierować się obiektywnie sprawami, intelektem. Będziecie osobami bardzo mądrymi. Być może załatwiacie jakieś sprawy urzędowe, być może musicie rozmawiać z jakimiś urzędnikami wysoko postawionymi, ale to jest wasza energia, więc energia króla mieczy. Wydaje mi się, że w tym miesiącu będziecie surowi, tak? Ale sprawiedliwi. Osoby inteligentne, mądre, bystre, pewne siebie, czyli będziecie pewni siebie, będziecie bystrzy, będziecie mądrzy i do tego będziecie się kierować pozytywnymi uczuciami, tak? Czyli będziecie to robić mądrze, nie będziecie robić tego w sposób załatwiać jakiś spraw, zachowywać się, no nie wiem, emanować taką energią nie złośliwości, tylko właśnie do każdej sprawy podejdziecie tak mądrze i z uczuciem taką dobrą, pozytywną energią. Tak to widzę. Karta pomaga lub przeszkadza. Musicie się uzbroić w cierpliwość. Musicie poczekać na rezultat, musicie poczekać, aż coś dojrzeje, jakieś sprawy rozwiną się na tyle, że będziecie mogli ruszyć dalej, tak? Czyli oczekiwanie, cierpliwość. Zrobiliście już wszystko, co mieliście zrobić, tak? Teraz tylko musicie poczekać, aż to wszystko swoim tempem pójdzie, wszystko się poukłada, wszystko jakoś dojrzeje i wtedy będziecie wiedzieli, na czym stoicie, tak? Być może jest to oczekiwanie za finansami, za pieniędzmi. I teraz tak, wasze działania. Mamy rycerza mieczy, czyli będziecie szybko działać, będziecie gwałtownie działać, będziecie myśleć bardzo intensywnie, będziecie się kierować intelektem, faktami, ale pamiętajcie, żebyście się nie wdawali w awantury, w jakieś krzyki, żebyście sobie tego na siłę nie wydzierali, bo rycerz mieczy z siódemką buław, no to jest walka już na noże, tak? To już jest awantura jakaś, to jest takie wykrzyczenie sobie niektórych spraw, że na przykład musicie iść do urzędu i po prostu wykłócić się o jakąś sprawę, żeby po prostu obronić swoich racji. Z kolei siódemka buław mówi o silnej pozycji, że wasza pozycja jest silna. Być może ten król buław zapewnia wam silną pozycję, bo to już jest ktoś na wyższym stanowisku, ktoś bardzo mądry, doświadczony, ktoś z kim no, nie warto wchodzić w polemikę słowną. I wy emanujecie, kochane raki, w tym miesiącu taką energią, że wy nie dacie sobie w kaszę dmuchać.
jeszcze wasze działania rycerz mieczy, no to już w ogóle jak wam ktoś tutaj, kurde, wejdzie za skórę, no to trochę go tam, no, przegonicie, bo to jest karta pewności siebie. Niezwykłej szybkości, inteligencji, ale też pewności siebie, tak? Wy możecie nieoczekiwanie, no mówię, wdać się w jakąś sprzeczkę, polemikę słowną z kimś, wykrzyczeć swoje racje i wy ich obronicie. Bo siódemka była, mówię, o pokonywaniu trudności, tak? Że jeżeli ktoś was będzie atakował, no to wy się obronicie i to no, na ostro, na ostro. Tutaj już naprawdę no nie pozwolicie sobie wejść na głowę. I naprawdę może dojść do jakiejś awantury, ale wy postawicie na swoim, kochani, w tym. Więc takie będą wasze działania. Być może musicie iść do jakiegoś urzędu, musicie może iść do swojego pracodawcy i wykłócić się o swoje, tak? No czasami tak bywa, że trzeba iść, po prostu tupnąć nogą, wreszcie powiedzieć, no, o co wam chodzi i walczyć o swoje, tak? Wykłócać się. Co odchodzi do przyszłości? Do przyszłości odchodzi ósemka mieczy, całe szczęście, nie lubię tej karty, i paź mieczy. Ósemka mieczy mówi o tym, że jesteście w pułapce własnych myśli, że postrzegacie swoje otoczenie po prostu zupełnie inaczej niż ono jest. Macie, że tak powiem, wasze zmysły są w uśpieniu, tak? Zwłaszcza zmysł wzroku i on po prostu oszukuje was, tak? Daje wam no, mylny taki pogląd na otoczenie, na sprawy. Nie wiecie, co macie zrobić. Troszkę wyładowaliście się w taką pułapkę w swojej głowie i stoicie i nie widzicie wyjścia z tej sytuacji. I to dotyczy jakichś pomówień, jakichś nowych wiadomości, nowych informacji, które do was dotarły. Być może jakieś z urzędu, jakieś listy polecone, jakieś nowe sprawy, jakieś intrygi. Ktoś może was tutaj obserwował i donosił, nie wiem, szefowi na was czy coś, no jakieś tutaj głupie historie były, ale to już jest za wami, tak? I wy wreszcie zaczynacie działać, wyszliście z tej pajęczyny, zdjęliście tą opaskę z oczu i zaczęliście racjonalnie patrzeć na sprawy i zaczynacie działać. Zaczynacie działać i to szybko i wy sobie wyrwiecie, że tak powiem, to, co wam się należy, tak? Wykłócicie się, wywalczycie. Wasze myśli. Główna energia to jest dwójka mieczy. Czyli tak jakbyście nie wiedzieli, co macie zrobić, znowu potwierdza się ta ósemka, ale to jest na takiej zasadzie, nic nie widzę, nic nie słyszę, nie interesuje mnie to, w ogóle dajcie mi spokój, totalna blokada na wszystko, tak? Zachowujecie się troszkę jak taki rozkaproszony bachor i kierujecie się emocjami. Właśnie zamiast intelektem pomyśleć, zastanowić się, jak wyjść sobie z tej sytuacji, to troszeczkę po prostu zmieniacie nastrój jak rękawiczki i zachowujecie się, że tak powiem, niestabilnie emocjonalnie, tak? Zbyt wrażliwie i zbyt niepewnie podchodzicie do tego. Ale co dla niektórych innych raczków, może być to tak, że musicie się, że tak powiem, zmobilizować, no i zacząć spełniać swoje pragnienia, swoje marzenia, tak? I przestać się blokować, ruszyć, zacząć planować i realizować swoje marzenia, tak? Rybka spełniająca życzenia i karta gwiazdy mówiąca o dobrej nadziei, o dobrych widokach na przyszłość, o takim światełku w tunelu, o spełnianiu swoich marzeń, swoich planów, tak? Zacznijcie się realizować, nie blokujcie się, tylko zacznijcie spełniać swoje marzenia. Dobra. Lecimy dalej. Najbliższa przyszłość. 9 denarów. O, tej karty nie dopowiedziałam. No 9 denarów to chcecie zaspokoić siebie finansowo, materialnie. Chcecie się czuć pięknie, wygodnie, bogato. Chcecie, żeby na wszystko było was stać. Karta wróży bardzo dobrze wszystkim sprawom finansowym. To jest coś, co was wzbogaca, co was upiększa, czyli to może być premia, bardzo dobrze płatna praca, ktoś może wam zwrócić jakieś pieniądze, jakieś nadpłaty, szczęście w wszelakich biznesach, ale to jest też karta mówiąca o nieruchomościach. Być może w najbliższej przyszłości chcecie sobie kupić, nie wiem, dom, mieszkanie i tutaj dlatego są te sprawy urzędowe takie, które może walczycie o mieszkanie. Zaraz tutaj dopowiem. No jest galimatias tutaj, kurczę, ale wiecie co, no... O co chodzi z tą dziewiątką denarów? Tu mi w ogóle wyskoczyły. Muszę je oczyścić. Skaczący tarot się zaczął. Dobra. Proszę o wyjaśnienie dziewiątki denarów.
z denarów, tak, czyli chodzi tu o pracę, o pieniądze, no ale może też chodzić o nieruchomość, więc no już tam podzielicie się na grupy, dobierzecie do siebie. A z denarów, chodzi o jakieś duże pieniądze, dużą inwestycję, może być to umowa o pracę, stała umowa o pracę, może musicie ją sobie po prostu wywalczyć, tak? I dlatego jest tutaj taka awantura. Być może ten cesarz to jest wasz pracodawca. On chce was oszukać, a wy nie dajecie się oszukać. Mówicie już hola, hola, stop, no ile mam dawać się tutaj wykorzystywać? No człowieku, zacznij mi wreszcie płacić, podpisz wreszcie ze mną tą umowę, tak, żebym ja miał zabezpieczenie finansowe, żebym miał tą gwarancję, że mam tą pracę i że pewność, że co miesiąc mi będą środki wpływały na konto, tak? Chodzi tu o jakieś duże pieniądze, o coś od losu. No a dla tych znowuż, co walczą tutaj o jakieś sprawy mieszkaniowe, to tak, jak najbardziej. Też chodzi tutaj o jakieś nieruchomości na 9 denarów, a z denarów, czyli jakieś duże pieniądze. I stała umowa o pracę w połowie miesiąca, więc to, kochane raczki, was tutaj czeka w połowie miesiąca, tak? Macie zagwarantowane jakieś duże pieniądze, stałą umowę o pracę, albo po prostu zakup lub sprzedaż nieruchomości z doskonałymi zyskami, czyli jakieś duże pieniądze tutaj widzę w połowie miesiąca. I teraz tak, wasze czynniki wewnętrzne. Nie poddajecie się, walczycie, tak? Walczycie, bronicie swojego stanowiska, bronicie swojego dobytku, bronicie swoich wartości, swojej przestrzeni życiowej i chcecie się spełnić, chcecie być osobami szczęśliwymi sami dla siebie, chcecie być osobami szczęśliwymi, żeby spełniły się wszystkie wasze marzenia, tak? Karta szczęśliwości, samozadowolenia. Zobaczcie, jaki ten pan tutaj jest dumny na tej karcie, że udało mu się, że on się obronił. Być może obroniliście stanowisko w pracy, być może obroniliście jakieś tutaj sprawy właśnie, no mówię, jakiejś majątkowej, ale jesteście bardzo zadowoleni, tak? Bo siódemka buław mówi o silnej pozycji, o pokonywaniu trudności i wam się to uda, bo będziecie z tego powodu szczęśliwi. Co na to wasze otoczenie? Karta siły. Karta siły, karta mocy. Więc no, będzie was wspierać tutaj otoczenie, ale to może też znaczyć, że ktoś z waszego otoczenia, na przykład może ten wasz pracodawca ma taką siłę woli, jest taki sprytny i taką sobie już tutaj strategię zaplanował, że no też się nie poddaje, też może z wami walczyć, tak? To jest karta zodiakalnego lwa, więc może ktoś z waszego otoczenia tutaj taki być, albo po prostu was wspiera emocjonalnie, tak? Panuje nad całą sytuacją otoczenie, więc no dobierzcie tutaj już do swojej sytuacji wasze obawy lub nadzieje. No boicie się tego początku, bo troszeczkę ryzykujecie. Rycerz denarów. Albo jest to mężczyzna z trygonu ziemi, 30-35 lat, byk pan na koziorożec, ale raczej by mi tutaj chodziło o to, że ktoś jedzie do was z jakimiś pieniędzmi, z jakimś drogocennym upominkiem, chce wam coś ofiarować, tak? I to jest jakiś nowy, ryzykowny początek. I wy się tego obawiacie, czy to w ogóle do was dojedzie, czy te pieniądze, być może obiecane, ta praca, po prostu się zrealizuje, że po prostu nie zostaniecie oszukani na... zrobieni jak Zabłocki na mydle, tak? Na takiej zasadzie. Więc ten rycerz denarów gwarantuje pieniądze, tylko to idzie bardzo pomału. To tak stopka za stopką, po prostu w ślimaczym tempie. To jest po prostu taki żółwik nasz, tak? Więc to musicie się uzbroić w cierpliwość, dlatego ta karta cierpliwości, żebyście poczekali, te pieniądze dojdą i to gigantyczne pieniądze i będzie stała umowa o pracę, ale musicie poczekać. I nowy początek, tak? Coś zaczyna się od zera. Coś nowego, być może ryzykujecie, ale ryzyk fizyk, kto nie ryzykuje, ten nie ma, tak? Więc być może wywalczyliście sobie tutaj coś, wykrzyczeliście, ale będzie dobrze. I teraz jak kończycie miesiąc, kochani? Siódemka mieczy. I teraz tak, dla jednej grupy będzie to oznaczało, że macie być sprytni, macie robić swoje, ale tak, żeby was nikt nie nakrył. Macie po prostu pomału dochodzić, tak po cichu, no tak, żeby was tam nikt nie zobaczył, sprytnie osiągnąć swój cel, tak? Siódemka mieczy ogólnie mówi o karcie oszustwa, kłamstwa, o jakichś przekrętach, tak? Ale to jest też karta tworzenia takiego dystansu, więc być może o to tutaj chodzi. Znowuż dla innych uważajcie, żeby wasz szef czy pracodawca was nie wykiwał, bo on może wam coś obiecywał, ale on tutaj ma jakieś nieczyste intencje, on jednak chce coś ugrać dla siebie i może was oszukać, może tutaj chcieć was oskubać, bo może nie będzie chciał wam wypłacić tych pieniędzy.
Bo tak, dalej pokazał się cesarz, czyli albo urząd, albo władza, czyli pracodawca. Ktoś na wysokim stanowisku, ktoś, kto ma pieniądze, ma władzę, cieszy się autorytetem i szacunkiem, ale może być naprawdę asertywny i taki stanowczy cholernik. Ktoś spod znaku barana. Kto panuje, tak? To jest władza, to jest siła. To jest bezkompromisowość, więc uważajcie tutaj na tą osobę, żeby ona Was po prostu nie chciała oszukać. I teraz tak, dalej wyjaśnienie to jest jakaś decyzja do podjęcia, jakiś wybór, że może być może będziecie mieli jakieś ultimatum postawione, tak? I na coś musicie się zdecydować, dwie buławy, ale karta też bierności, że nic na razie nowego to nie wniesie, a później karta rydwanu, nagle coś ruszy, ale to... Po Waszej myśli, Wy przejmiecie kontrolę nad całą sytuacją i jednak dopniecie swego, czyli wszelkie te warunki, które tutaj tak chcieliście sobie wynegocjować, tak chcieliście sobie wykrzyczeć, zostaną spełnione, tak? Bo Rydwan mówi, że dowozicie swoje sprawy ku sukcesowi i to za własnym po prostu przyzwoleniem zawdzięczacie to wszystko sobie, tak? Jest to karta sukcesu, jest to karta takiej determinacji, takiej już siły woli i takiej kontroli nad wszelkimi sprawami, że Wy po prostu osiągacie swój cel, tak? Dowozicie się do sukcesu, czyli jakieś duże pieniądze, kochani, w połowie miesiąca, dobrze płatna praca, bądź mówię, dla innej grupy sprzedaż jakiejś nieruchomości, będziecie w tym miesiącu emanować królem mieczy, czyli osoba bardzo mądra, bardzo stanowcza, inteligentna, pewna siebie, bystra i doskonały mistrz i strateg, tak? Więc no, poradzicie sobie, poradzicie, jeżeli ktoś będzie chciał Was tutaj oszukać. Chyba, że mówię, wykończycie miesiąc takim sprytem, że i tak osiągniecie swój cel. Karta Pazia Mieczy mówi o nowych wiadomościach, tak? Że dotrą do Was. To jest też karta nauki, to jest też karta kierowania się właśnie intelektem, tak? I faktami, wyjaśnianie być może jakichś sytuacji, właśnie, być może tutaj wykrzyczycie sobie coś, obronicie tego swojego stanowiska, obronicie swoich racji, bo wyjaśnicie jakieś sprawy, tak? Wyjaśnicie jakieś sprawy, które były po prostu niejasne, które Was denerwowały, czuliście się przez to niesprawiedliwie, byliście zblokowani, bo nie wiedzieliście, co się dzieje, a wreszcie wyjaśnicie sobie te sprawy. No dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby sprawdzić swój ascendent, może tam będziecie mieli więcej informacji. Teraz jeszcze zobaczymy kartę Radę od naszych mistrzów duchowych, co oni tam chcą Wam dopowiedzieć. Nie bójcie się nowego początku, kochane raczki. I będą pieniądze, będzie jakaś umowa, coś od losu, jakaś duża szansa na zarobek wielkich pieniędzy. A ci, co szukają pracy, to będzie ta praca, tylko musicie troszeczkę jeszcze poczekać, tak? Albo wypłata jakaś, rozliczenie. Dobrze. Król Salomon, no widzicie, król mieczy i król Salomon, czyli wielka mądrość, wielkie doświadczenie życiowe, intelekt. Zobaczcie. Priorytety. Pamiętajcie o swoich priorytetach i bądźcie mądrzy jak król Salomon, czyli król mieczy. No, karty pięknie ze sobą, pięknie po prostu komponują. To jest coś niewiarygodnego, moi kochani. Dobrze, już patrzymy. Priorytety. Przepraszam Was, że tak czytam, ale no, jeszcze się nie nauczyłam na pamięć wszystkiego. Zwłaszcza właśnie z tych takich kart. Głównie z tych kart, no bo tarot to już wiadomo, ale te karty takie, te karty anielskie, czy mistrzowie duchowi, to trening czyni mistrza, prawda? Kochani, poświęć czas swoim najważniejszym priorytetom, nawet jeśli to oznacza wcześniejsze wstawanie z łóżka lub mniej snu. To wspaniały czas, aby pracować nad projektami bliskimi Twojemu sercu. Nawet jeśli nie wiesz, jak się zabrać do tego zagadnienia lub obawiasz się, że nie dasz rady osiągnąć swych marzeń. I tak to zrób. Widzicie, kochani? Marzenia, marzenia. Spełniamy swoje marzenia, nie blokujemy się na nie, tylko idziemy za ciosem. Poczujesz się dumny z faktu, ile czasu i energii zainwestowałeś w swoje prawdziwe priorytety, ponieważ Twoje wewnętrzne ja będzie się czuło kochane i pielęgnowane. Widzicie? Inwestując we własne priorytety, zainwestujesz w siebie, właśnie ta inwestycja w siebie, tak, te 9 denarów, czuje się atrakcyjnie, czuje się bogato, czuje się pięknie, czuje się bezpiecznie.
Nie odkładaj wszystkiego na ostatnią chwilę i nie staraj się być perfekcjonistą. Podziel swoje wielkie zadania na małe kroczki i rób je spokojnie, jeden za drugim. Być może mówi to o tym rycerz denarów, żebyście nie byli tacy chaotyczni, szybcy jak ten rycerz mieczy, który wow, wpada, robi zamęt, zamieszanie, krzyczy, stresuje i leci dalej. Tylko właśnie ten rycerz denaru po malutku człapie kroczek za kroczkiem, człapu człap jak żółwik i osiąga swój cel, tak? Zmodernizuj rozkład zajęć tak, abyś mógł regularnie poświęcać czas swoim priorytetom. Bądź asertywny w mówieniu nie każdemu, kto chce, byś zboczył ze swojej drogi. Widzicie? Być może ten cesarz to Was też dotyczy, żebyście byli sprytni i asertywni jak ten cesarz. I czuli władzę, czuli się tacy dostojni, czuli się tacy niezwyciężeni, tacy mocni, tak? No kochani, no nie znam Waszego życia, musicie już tutaj dopowiedzieć wszystko do swojej sytuacji. Wierzę, że coś tutaj znajdziecie. Tymczasem to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego miesiąca, dużo sukcesów, żeby te pieniądze, które w połowie miesiąca się szykują, bądź ta dobra praca się zrealizowały. Pamiętajcie realizować swoje marzenia, bądźcie asertywni, nauczcie się mówić nie. No i tą mądrością tego króla Salomona, tego króla mieczy, emanujcie i realizujcie się, spełniajcie swoje marzenia. Tego Wam, kochanie, życzę. Udanego miesiąca. Dziękuję, że byliście ze mną przez te parę minut. Zapraszam do kolejnych czytań. Życzę wszystkiego, co najlepsze. Pozdrawiam i do usłyszenia.